Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj i dziś, czyli 4 i 5 lipca 2022 roku, w szwajcarskim Lugano odbywała się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Na zakończenie spotkania dziś zostało nakreślonych 7 zasad odbudowy tego państwa no i chodzi tutaj m.in. o koncentrację na reformach wewnętrznych, poszanowanie prawa, tak zwany zrównoważony rozwój i demokratyczny udział społeczeństwa ukraińskiego. W tej konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 40 państw, także licznych organizacji międzynarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju. Sygnatariusze sformułowali tak tzw. zasady z Lugano, dokument, który ma no, wytyczać właśnie te działania na rzecz odbudowy Ukrainy, a ta odbudowa według szacunków władz w Kijowie może kosztować nawet 750 miliardów dolarów. Ten plan odbudowy Ukrainy zakłada, że Ukraina ma być odbudowywana w trzech etapach. Na początku odbudowana ma zostać infrastruktura krytyczna. Drugi etap ma koncentrować się na odbudowie szkół, szpitali i mieszkań. Natomiast etap ostatni to ma być długofalowa transformacja, jak to określono, która ma obejmować wszystkie sfery życia w państwie. I to, co jest też ważne i takie symptomatyczne, to fakt, że sama odbudowa obiektów infrastruktury ma wynosić ponad 100 miliardów dolarów, ale to są oczywiście szacunki na teraz, przecież doskonale wiemy, że wojna ta, cały czas się. Toczy, wojna cały czas trwa, trwają działania bojowe, i no, trudno dzisiaj, moim zdaniem, szacować w taki sposób, no można powiedzieć, szczegółowy koszt odbudowy tego państwa. Tym bardziej, że nie wiadomo, jak będą wyglały, wyglądały granice Ukrainy po tej wojnie. To, co ciekawe i co powiedział szef ukraińskiego rządu Denys Szmychal, to fakt, że Finansowanie odbudowy powinno być robione ze skonfiskowanych aktywów Rosji i rosyjskich oligarchów. To jest również bardzo ciekawe i moim zdaniem szczególnie ważne dla, dla nas, dla, dla Polaków, dla obywateli Polski. To, co powiedział. Ukraiński premier Denys Szmychal, jeśli chodzi o plan szczegółowy odbudowy Ukrainy, jeśli chodzi o podział na konkretne państwa, czy też kapitał z poszczególnych państw. Podczas swojego wystąpienia Denys Szmychal przedstawił mapę odbudowy Ukrainy. Widzicie ją Państwo teraz przed swoimi oczami, jest, na, jest tutaj przedstawiona. I ta mapa odbudowy Ukrainy jest no, moim zdaniem niezwykle zastanawiająca, zwłaszcza z punktu widzenia polskiej racji stanu. Zgodnie z tą mapą, jeśli chodzi o odbudowę państwa, Ukraińskiego, jej, jego infrastruktury i wszystkich tych zniszczonych obiektów. Niemcy miałyby wziąć udział w odbudowie obwodu Czernichowskiego. Stany Zjednoczone i Turcja zostały przyporządkowane do obwodu Charkowskiego. Czechy, Finlandia i Szwecja do obwodu Ługańskiego. Kanada miałaby odbudować. Obwód Sumski, Belgia okolice Mikołajowa, Szwajcaria Odessę, natomiast Polska razem z Włochami została przyporządkowana do wsparcia w odbudowie obwodu donieckiego. Doskonale wiemy, że połowa obwodu donieckiego, zresztą z samym Donieckiem, znajduje się pod kontrolą samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. No i zresztą na terytorium. Samego Donbasu trwają bardzo krwawe obecnie walki. To może bardzo mocno zastanawiać, ale to nie wszystko. Jeszcze bardziej zastanawia wypowiedź, wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych pana Marcina Przydacza, który, który powiedział na antenie polskiego radia, programu trzeciego polskiego radia, dziś 5 lipca, że polska. Będzie odgrywała bardzo istotną rolę w procesie odbudowy Ukrainy, natomiast tym obszarem, w którym polskie firmy miałyby w pierwszej kolejności zaangażować się, miałby być obwód harkowski. To bardzo ciekawe, to jest zupełnie rozbieżne z tym, co widzieliśmy na mapie przedstawionej przez premiera Ukrainy. Tutaj trzeba zacytować całą wypowiedź wiceministra przydacza. Tu cytat. Dziś dyskusja była o przydzieleniu konkretnych regionów, w których dane państwo mogłoby skoncentrować swoją uwagę. My już wcześniej, zanim dzisiejsze mapy były prezentowane przez premiera Ukrainy Denysa Szmychala w Lugano, ustaliliśmy pan premier Morawiecki z premierem Szmychalem, że tym obwodem, na którym Polska dzisiaj będzie się koncentrować, to obwód harkowski. Tam już są poczynione pierwsze projekty, w których będziemy współpracować także w kontekście przemysłu ciężkiego, ale także i tego zaawansowanego technologicznie koniec cytatu. No to niezwykle ciekawa i zagadkowa tak naprawdę wypowiedź. No jak to jest, że zgodnie z wypowiedzią polskiego wiceministra Spraw zagranicznych premier Morawiecki ustala coś z premierem Szmychalem, czyli ustala, że tym obwodem, w którym, na, na którym Polska będzie się koncentrować to obwód harkowski, po czym już na oficjalnym wystąpieniu oficjalnym wystąpieniu na konferencji, w Lugano, premier Ukrainy Denys Szmychal przedstawia mapę, gdzie jest, gdzie Polska, gdzie Polsce jest przydzielony obwód, obwód, doniecki. No to niezwykle ciekawa, ciekawa, rozbieżność. Po tej wypowiedzi ministra Przydacza, no Trzeba zadawać pytanie, jak to się dzieje, że najpierw pan premier Morawiecki coś ustala z panem premierem Szmychalem, podczas gdy następuje publiczne wystąpienie premiera Ukrainy, gdzie przedstawiane są zupełnie inne uzgodnienia. I wychodzi na to, że polska perspektywa wzięcia udziału w odbudowie Ukrainy jest dosyć mglista, biorąc pod uwagę to, że Rosjanie dążą do zajęcia. Całego obwodu Donieckiego, podobnie zresztą jak mieli na celu zajęcie całego obwodu Ługańskiego, i mm, trudno nie, nie, nie zakładać, że Rosjanie będą chcieli tam rozpisać jakieś referendum, takie na wzór tego, które było na Półwyspie Krymskim 16 marca 2014 roku i oficjalnie włączyć ten obszar do Federacji Rosyjskiej. No, w tym momencie te perspektywy wzięcia przez Polski Kapitał udziału w odbudowie Ukrainy wydają się być dosyć mgliste, a jeśli do tego jeszcze damy te kwestie rozbieżności, no to, no to rzeczywiście można zadawać tutaj, tutaj pytanie, i mnie to bardzo zastanawia: jak, jak to jest możliwe? Że, że co, co innego, w taki kular, w kularach ustala polski premier z ukraińskim premierem, a co innego jest przedstawiane do opinii, do opinii publicznej. I no i oczywiście nie sposób nie odwołać się do tego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich po wystąpieniu ambasadora Ukrainy, Andrija Melnyka, Ambasadora w Berlinie. Wiemy doskonale, że Ukraiński MZ odciął się od tych wypowiedzi Andrija Melnyka, ale ukraiński ambasador powtórzył je później, zresztą te swoje słowa obraźliwe pod adresem pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu, I obraźliwe pod adresem wszystkich Polaków, tak naprawdę. No i wie, wiemy doskonale, że ambasador Ukrainy nie odciął się od swoich słów, nie został, nie został ukarany w żaden sposób przez przez MSZ ukraiński. Co więcej, wczoraj 4 lipca dziennik Rzeczpospolita poinformował, że i to poinformował nieoficjalnie, powołując się na niemiecki dziennik Bild, że ambasador Andrij Melnyk ma wejść do rządu Ukrainy, wejść jako objąć stanowisko wiceministra spraw. Zagranicznych. No byłby to absolutny skandal, byłby to wielki policzek dla, dla państwa polskiego i absolutnie nie, nie dawałby tutaj, moim zdaniem, jakichkolwiek jasnych perspektyw na, na normalizację relacji, jeśli chodzi o politykę historyczną, jeśli chodzi o spojrzenie na kwestie ludobójstwa na Wołyniu. Natomiast to jest ciekawe, skąd mają być wzięte pieniądze na odbudowę Ukrainy. Warto zauważyć, że wicepremier polskiego rządu, pan Jacek Sasin, już w połowie czerwca informował, że rząd badał, w jaki sposób mogą w tym pomóc, uwaga, spółki skarbu państwa a także miał uruchomić specjalny formularz dla prywatnych przedsiębior przedsiębiorstw, które właśnie chciałyby wziąć udział w procesie odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. No, jest to moim zdaniem niezwykle zastanawiające i moim zdaniem istnieje tutaj groźba, że udział w odbudowie Ukrainy byłby, byłby ze, środków publicznych, ze środków publicznych. Nie tutaj kwestia zrek zrekwirowanego majątku, Mm, rosyjskich oligarchów, co zresztą nie uderzyłoby nie uderzyłoby bezpośrednio w budżet, w budżet rosyjski w taki sposób, jak, w jaki pewnie spora część uczestników konferencji w Lugano chciałaby, natomiast no, faktem jest, że już te zapowiedzi premiera Sasina o, o możliwości zaangażowania spółek Skarbu Państwa, moim zdaniem są bardzo, ale to bardzo niepokojące. No, zupełnie oczywiście inna kwestia tego, czy, 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 czy polskie spółki w ogóle dostąpią, dostąpią takiej możliwości. No, sprawa jest tak i kwestia ostatecznych granic państwa ukraińskiego po tej wojnie moim zdaniem jest, jest na tyle labilna, że dzisiaj trudno mówić o jakichś konkretach dla, i zyskach dla polskiej gospodarki w tym, w tym zakresie. Tym bardziej, że warto spojrzeć na tę mapkę, warto spojrzeć na cały przebieg konferencji z 4-5 lipca tego roku w Lugano i zobaczyć, że kompletnie nic konkretnego nie powiedziano na temat półwyspu Krymskiego, tak jakby wszyscy uczestnicy tej konferencji już pogodzili się z tym, że półwysep Krymski jest rosyjski, a jeszcze niedawno przecież pamiętamy chociażby taką inicjatywę, którą bardzo mocno starał się lansować prezydent Władimir Załęski, jak platforma krymska i sporo się mówiło o tej perspektywie odzyskania przez Ukrainę Krymu. Dzisiaj już o tym się nie mówi, a przynajmniej nie mówi się w taki sposób ostentacyjny. To też moim zdaniem jest bardzo bardzo znaczące i Dzisiaj tak naprawdę konia z rzędem temu, kto będzie w stanie przewidzieć, czy Polska będzie w stanie skorzystać na, na odbudowie Ukrainy. Moim zdaniem, te perspektywy na dzisiaj przynajmniej są bardzo mgliste. I na koniec jeszcze jedna, moim zdaniem, istotna uwaga. Proszę zobaczyć na różnice w terenach przyporządkowanych do odbudowy konkretnym krajom. O wiele lepiej wygląda sytuacja kap dla kapitału niemieckiego, któremu przydzielono obwód. Czernichowski, obwód, z którego wojska rosyjskie już się wycofały. No, gdyby tak się rzeczywiście stało, że Niemcy wzięliby udział w odbudowie Ukrainy, że niemieckie firmy zarobiłyby na tym niemałe pieniądze, a Polska byłaby takiej szansy pozbawiona, no byłoby to niezwykłym chichotem Historii. Wiemy doskonale, jak Niemcy ociągały się i ociągają się z pomocą militarną dla Ukrainy. Polska jest w absolutnej awangardzie, natomiast widać po, tych, po, tych, po, tej, po tej mapie, że no, niestety taka perspektywa może, może nastąpić. Dziękuję Państwu za uwagę.